Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, jak powstały języki programowania. No, może trochę się zapędziłem, ale zapewne oglądając jakiś poradnik Mirosowa, Zelenta do C++ czy innego języka, nauczyłeś się, jak robić kalkulator. Uwaga! Nie oglądałem poradników Zelenta. Nie ponoszę odpowiedzialności za fałszywe informacje z tym związane. Zelent zamula, nie chce mi się oglądać paru godzin materiałów, z których nic nowego się nie nauczę. Pozdrawiam serdecznie. Ale co to kurde jest za kalkulator jakiś biedacki? Wpisz liczbę 1, wpisz liczbę 2, wpisz co chcesz zrobić. Ja chcę wpisać 2 plus 2 razy 2 i dostać 6, a nie się jeszcze bawić w zapisywanie liczb na kartce. Od tego jest komputer, żeby robił takie rzeczy za mnie. Dlatego też postanowiłem wziąć sprawę we własne ręce i pokazać, jak stworzyć dobry kalkulator. Na początku postawimy sobie cel. Kalkulator ma wykonywać operacje dodawania, odejmowania, mnożenia oraz dzielenia na liczbach zmiennoprzecinkowych. Wyrażenia mają być zapisywane naturalną składnią opartą na wyrażeniach matematycznych. W związku z tym ma być zachowana kolejność wykonywania działań. Oczywiście mamy mieć obsługę nawiasów, bo co to za kalkulator bez nich? W przypadku błędów typu brak prawego nawiasu powinien być wyświetlany czytelny błąd z pozycją, gdzie ten błąd wystąpił. Będę pisać w Ruście, bo idealnie się do tego nadaje. W szczególności przyda się tutaj rustowy enum, który pozwala przechowywać nam zbiory różnych wartości, zależnie od wariantu ustalonego podczas wykonywania programu, ale do tego przejdziemy zaraz. Zacznijmy od rozplanowania architektury kalkulatora. Kalkulator ten ma proste zadanie. Odczytać linijkę tekstu od użytkownika oraz wypisać wynik. Linijki dostajemy w typie string, który składa się ze znaków UTF-8. Problemem teraz jest to, jak rozpoznać, co się w tym stringu znajduje. Sposobem na Janusza moglibyśmy użyć splita, aby podzielić stringa na mniejsze fragmenty, ale metoda ta jest podatna na błędy, ponieważ wymagamy, aby użytkownik dawał spację pomiędzy symbolami. No właśnie, symbolami. A co gdyby wyodrębnić jakoś te symbole z tekstu? Byłoby dużo łatwiej później nimi manipulować. Tym zadaniem zajmuje się program zwany Lexerem. Lexer odczytuje indywidualne znaki z tekstu, zamieniając je na strukturę danych zwaną tokenami. Każdy token reprezentuje jeden symbol w naszej notacji. Popatrzmy na przykładowe wyrażenie, aby określić, z jakich symboli się ona składa. Pokazane na ekranie wyrażenie posiada wszystkie cechy kluczowe naszej notacji. Liczby, operatory dodawania, mnożenia, dzielenia, odejmowania oraz nawiasy. Spacje służą nam jedynie do oddzielania dwóch poszczególnych liczb od siebie, więc możemy je po prostu ignorować. Spiszmy więc każdy ze znaczących znaków i tym sposobem mamy listę rodzajów tokenów. Znamy więc już nasze tokeny, ale teraz musimy je jakoś wyodrębnić z tekstu. Pomijając kolejność wykonywania działań, notację matematyczną czytamy od lewej do prawej, więc miałoby sens, gdyby nasze wyrażenia czytać właśnie w tym kierunku. Tak się składa, że tekst rozłożony jest w pamięci dokładnie w ten sposób, więc nie musimy się tutaj za bardzo zastanawiać. Wystarczy, że po kolei przemielimy się przez każdy znak w buforze. Do tegoż mielenia będziemy przechowywać obecną pozycję, na której jesteśmy oraz pozycję, na której zaczyna się token. Tej pierwszej będziemy używać do czytania z tekstu oraz raportowania błędów, a tę drugą będziemy zapisywać na później w naszych tokenach. Zacznijmy więc pisać. Na początku utworzę strukturę Lexer, która będzie zawierać tekst wejściowy, pozycję obecną oraz pozycję tokena. Pozycje będą reprezentowane obecnym bajtem, linijką oraz kolumną. Informacje o linijce i kolumnie pozwolą nam precyzyjnie raportować błędy. Wprowadzę również strukturę tokena, która będzie przechowywać rodzaj oraz pozycję. Rodzaj będzie również przechowywał dodatkowe dane, takie jak liczba odczytana z tekstu. Zanim będziemy mogli kontynuować, potrzebujemy jakiejś formy raportowania błędów. Tutaj znów wykorzystam enuma, konkretnie to takiego, który implementuje cechę display, która definiuje sposób wyświetlania danych w przyjazny dla użytkownika sposób. Oprócz rodzaju błędu będziemy również przechowywać pozycję, na której wystąpił błąd. Wracając do Lexera, utworzymy funkcję, która ignoruje spację oraz przerwania linijki. Przy okazji funkcja ta będzie aktualizować numer linijki raportowany w błędach. Pomijać spację będziemy przed odczytaniem tokenu. Teraz możemy przejść do odczytywania tokenów zależnie od tego, na jaki znak trafimy, czytając od lewej do prawej. Zacznijmy od liczb. Te składają się z dowolnej ilości cyfr dziesiętnych oraz opcjonalnie przecinka oraz dowolnej ilości cyfr po przecinku. Brak cyfr po przecinku będzie błędem. Parsowanie liczb zmiennoprzecinkowych z formy dziesiętnej jest całkiem trudne, więc całą robotę oddelegujemy bibliotece standardowej Rusta. Teraz możemy zająć się operatorami, a raczej tokenami o jednym znaku. Tutaj najzwyczajniej pomijamy znak oraz zwracamy token odpowiedniego typu. Mając to wszystko, możemy przetestować nasz Lexer. Tutaj kod jest dosyć prosty, więc nie będę się nad nim rozczulał. Popełniłem też mały błąd, bo zapomniałem o tym, że istnieje takie coś jak koniec pliku, ale naprawienie tego to żadna filozofia. I proszę bardzo, mamy gotowy Lexer. Samym Lexerem jednak nie jesteśmy w stanie robić obliczeń. Przed nami jeszcze trochę pracy, więc polecam zasubskrybować z dzwoneczkiem, aby wiedzieć, kiedy wyjdzie kolejny odcinek. Jeśli wyjdzie. A ja się zmywam. Pozycję, na której jesteśmy, oraz pozycję, na której... Kurwa się głupi. Nie, no nie! Idź stąd! Cichaj tam! Nie przeszkadzaj!